Tramwaj, kierunek nowoczesność. Witam Was tutaj, cześć Czemsąż i zapraszam Was już teraz na krótki informacyjny materiał o tramwajach warszawskich. Nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze do 13 grudnia można głosować na nową nazwę dla tramwaju, również nowego, Hyundai'a. Nowy tramwaj, będzie ich bardzo dużo, bo ponad 123, z czego może być ich jeszcze nawet więcej. Pierwszy z nich jest już w Warszawie i na dniach, jeszcze w tym miesiącu, faktycznie wyruszy na ulicę Warszawy i zobaczymy, na której linii tramwajowej będzie jeździć. Prawdopodobnie to będzie 17, ale tego jeszcze nie wiemy dokładnie, więc zobaczymy. Taka linia, żeby przejechała przez całą Warszawę. No ale dobrze, mówię tutaj dzisiaj o konkursie, a konkretnie o głosowaniu na 5 nazw. I tak, mamy Avant, Dryndaj, Fryderyk, Varsolinio i Syreniak. O ile pozostałe nazwy są miarę warszawskie i łatwo je tutaj właściwie podciągnąć do tego tramwaju, to Avant prawdopodobnie dla Was dużo nie znaczy. Już Wam tutaj mówię, Avant to jest słowo łacińskie i ono znaczy przodować, być na początku i tak dalej. Dokładne znaczenie możecie sobie znaleźć w słownikach jak coś. Także to jest taka nazwa. Ona, z tego co wiem i w moim sondażu i ogólnie innych informacjach, wiem, że faktycznie jest najmniej popularna, ale na pewno brzmi dosyć ciekawie. Z kolei Dryndaj, no to właściwie możecie sami zrozumieć. Ten tramwaj ma specyficzny i dosyć odjechany dzwonek. Z tego co wiem, jeszcze prace jakieś przy nim trwają. Może się zmieni trochę jego dźwięk, ale aktualnie dźwięk, jaki znamy z tego tramwaju, to jest właśnie taki. I nie, to nie jest szlifowanie szyn, to jest faktyczny dzwonek tramwaju. Nie wiem, jak go usłyszycie, jak będziecie jechać samochodem, czy faktycznie go słychać. No, mniejsza z tym, taki faktycznie jest. Kolejna nazwa to jest Fryderyk. No Fryderyk, no to wiadomo, dobrze się kojarzy z Warszawą. No i właściwie to jest taka dosyć dobra, bym powiedział, że nazwa, także tak to wygląda. Kolejny to jest Varsolinio. To jest dosyć ciekawe połączenie. Mamy i Varso, czyli Warszawa, i Linio, czyli faktycznie linia tramwajowa. Dosyć ciekawe połączenie. Ogólnie w tych nazwach można dosyć dużo się szukać w językowych częściach. Tak jak tutaj na przykład kolejne mamy Syreniak, czyli Ak. Jest tutaj dosyć ciekawym zakończeniem właśnie warszawskim. No i właśnie Varsolinio jest jednym z nich. Też dosyć można go podciągnąć. No i Syreniak. I która najbardziej Wam się nazwa podoba, to sprawdźmy już w sondażu. No i tak, Avant, tak jak mówiłem, jest najmniej popularny, bo na 416 głosów ma 9% tylko poparcia. Z kolei kolejną opcją to jest Syreniak, 11%. Następnie mamy Fryderyk z liczbą 18%. Na drugim miejscu jest Dryndaj, 24%. I według mnie dobrze, że on jest na drugim miejscu, a nie na pierwszym, bo w końcu on by tak wyszedł, jakby to było trochę prześmieszcze, to nazywanie go z tym dzwonkiem. No i na pierwszym miejscu jest Varsolinio, mający 38% głosów. Chociaż i tak doskonale wiem, że Hultaj już taka jest osobista nazwa i słyszałem ją parę razy faktycznie o tym tramwaju, także... No, wybieranie nazwy jest wybieraniem nazwy, a jaka faktycznie nazwa się przyjmie, to sami zobaczycie. To nie jest tak, że tutaj się wybierze i wszystkie osoby będą z niego korzystać, po prostu to się bardziej przyjmie do mowy i Gwardy Warszawskiej to faktycznie tutaj zostanie. Kolejna informacja tramwajowa to jest to, iż tramwaje warszawskie otworzyły swój własny sklep z gadżetami. Link do niego macie teraz w karcie i w opisie. Dosyć dużo ciekawych rzeczy można tam ściągnąć i ja będę prawdopodobnie od nich kupować za jakiś czas plakaty, do mniejsza z tym, żebym miał różne inne, nie tylko metro, które cały czas się u mnie już wisi od dłuższego czasu, więc prawdopodobnie za jakiś czas coś takiego sobie zamówię, może na święta jakoś. No i tam jest dosyć dużo ciekawych rzeczy, są koszulki, plakaty, kubki, ubrania i inne rzeczy. No i zobaczymy, będzie tego więcej z tego co słyszałem. Już tam są w przygotowaniu kolejne rzeczy. No i możecie to zamówić oczywiście kurierem, płatność przelewem lub blikiem, to jest ważnych informacji. Dostawa jest, tak jak powiedziałem, kurierem, paczkomatem, DHL-em. No jest tutaj dużo opcji. Natomiast była jeszcze opcja odbioru osobistego, ale z tego co widzę, aktualnie ona zniknęła, nie wiem czym to jest spowodowane. I jeszcze z rzeczy ważnych i ważniejszych, to jest to, iż w przyszłości prawdopodobnie będą kody rabatowe. Na razie jeszcze ich tutaj nie ma z tego co widzę, ale pewnie się za jakiś czas
pojawią. Także no tak to wygląda. I jeszcze ciekawostek, mogę powiedzieć, że jeździ tramwaj świąteczny. Pierwszy raz w tym roku jest faktycznie tramwaj świąteczny. Ładnie ozdobiony Swing. Nie jest to Hyundai, no bo Hyundai jest na gładance i różne rzeczy, więc na niego, jego nie można po prostu jeszcze obklejać. Co innego ze Swingiem. Swing jest obklejony w całości i ładnie w środku wygląda. Zresztą możecie z niego sami skorzystać. Jeździ on na linii 17 tramwajowej. W kierunek Winnica, więc jakby, no hello, no nie ma lepszej trasy tramwajowej. I teraz wam się powinno wyświetlić, o której godzinie, gdzie jest, w jakim kierunku. A dokładne informacje, gdzie ten tramwaj można znaleźć. Tramwaje warszawskie wysyłają codziennie na swoim Facebooku informacje o tym, na której linii tramwajowej danego dnia on kursuje. Oraz na stronie internetowej, którą macie teraz też również w linku w opisie, możecie sprawdzić, gdzie ten tramwaj danego dnia się pojawia. To jest strona stworzona przez jednego z widzów, którego serdecznie pozdrawiam. Jeszcze jedna ważna ciekawostka to jest to, iż ten tramwaj, który faktycznie jest oklejony i już widziałem tam parę komentarzy, że ojejku, pieniądze mogłyby pójść na lepsze rzeczy i w ogóle. Faktycznie tramwaj jest, oczywiście to nie było za darmo zrobione, ale jest to robione w bataterze, przez co tramwaje warszawskie użyczyły tam powierzchni deklamowych na ekranach, które widzimy w tramwajach. Natomiast oni zrobili taki tramwaj. Także spokojnie, tutaj pieniądze nie zniknęły. Znaczy, no oczywiście zawsze jakieś pieniądze się tutaj ruszają, ale nie jest to jakoś straszna ilość pieniędzy. No i też tramwaje trochę zarabią dzięki sklepowi. Także tak to wygląda. No i co już nie mówić, jeśli taki materiał informacyjny, bo trochę się skulminowało tych informacji, wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzienny dzwoneczek. No i zapraszam na mój serwer na Discordzie, gdzie takie informacje też puszczam w miarę często. Dzisiaj jeszcze się zobaczymy w odcinku z Warszawy Zachodniej, już o 18:00 premiera. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj. Cześć!